Skatepark, siłownia na otwartym powietrzu i ścianka wspinaczkowa to projekt, który wygrał konkurs na zagospodarowanie miejsca po dawnym sanockim lodowisku. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół wybrało projekt Patryka Więcławskiego. Walczymy o niego z tego względu, że jest w Sanoku dość spora grupa ludzi, która ma zajawkę i oni chcą po prostu kontynuować swoją pasję. No, a tak się składa, że w Sanoku nie ma gdzie. Skatepark miał powstać w tym miejscu. Sprawa się jednak komplikuje, bo od 2 lat to w sporej części działka miasta i jest inny pomysł na zagospodarowanie tego miejsca. Na działce pod Torsanie, na części, która należy do miasta, chcemy przywrócić parking dla samochodów osobowych. Będzie to parking na obu poziomach tej działki, czyli działki po wyburzonym budynku, który stał w tamtym miejscu, a także po maszynowni, która stała na górnej półce przy parku. Miasto zaznacza, że to nie musi oznaczać końca marzeń o skateparku, bo mógłby powstać tutaj, na ulicy Białogórskiej, albo na Błoniach, w kompleksie Mosiru. Choć na razie nie ma ani planów, ani pieniędzy. Jeden z pomysłów zakłada, że obiekt wybuduje zewnętrzny inwestor na własny koszt. Rozmawiamy z jednym z inwestorów, którzy inwestują w Sanoku, żeby móc wybudować taki skatepark. Nie chciałbym dzisiaj się wypowiadać na temat wielkości tego skateparku, ponieważ no, to się wiąże, im więcej urządzeń, im więcej obiektów jest na skateparku, tym ten skatepark jest droższy. Mamy tutaj propozycje, zbieramy różnych skateparków różnej wielkości. Chcemy zrobić taki optymalny dla młodzieży sanockiej. Jeśli miasto wyrazi na to zgodę i znajdą się sponsorzy, którzy wybudują ten skatepark, i to nie będzie jakieś, że tak powiem, robota na odwal się, tylko to będzie profesjonalnie zrobione, na pewno młodzież będzie z tego zadowolona. Na ile realny jest to plan, czas pokaże. Na razie urzędnicy nie zdradzają żadnych dodatkowych informacji o tajemniczym inwestorze. Prezes Sokoła nie składa broni i zapowiada walkę o skatepark. Jeżeli pan burmistrz przekaże tę działkę na skatepark, to będziemy kontynuować sprawę. Jeżeli nie, to sprawa zostanie zawieszona. Będziemy szukać innego rozwiązania na naszych działkach. Może urządzimy to na naszych działkach, jeżeli nas będzie na to stać. Ja powiem tyle, że ludzie, którzy tutaj są i mieszkają dość długo w Sanoku, będą walczyli, ale jeśli młodzi nie zobaczą, że jest o co walczyć, to po prostu oni zrezygnują, a sami dorośli sobie nie dadzą z tym rady. Dlatego chcemy zachęcić jak największą ilość młodzieży, żeby nam pomogła w tym, bo im nas więcej, tym większe prawdopodobieństwo, że nam się to wszystko uda. Sanocka młodzież walczy o tor do ekstremalnej jazdy na rowerach, rolkach czy deskorolkach od 10 lat. Czy w końcu skutecznie? Informacji szukaj na portalu isanok.pl.